Witam, tu Sławek. Czas kolejny na następny odcinek kryptowaluty na szybko na 17 czerwca 2018. Market cap 281 miliardów, BTC dominance 39,8%. Czyli można powiedzieć, że dużo się nie zmieniło ostatnich parę dni. Idziemy w bok cały czas. Można nawet to widać, tylko patrząc na te wykresy na pierwszej stronie, wszystkie kryptowaluty mniej więcej teraz idą w bok. Nie ma nic drastycznego, nic nie idzie do góry ani w dół. Nawet same procenty pokazują to. Jest taka stabilność w tej chwili. Okej, od razu chcę pokazać takie grafiki. Mi się wydaje, że to może trochę dodać. Po prostu trzeba rozumieć ten slang, co jest na rynku kryptowalutowym, co to oznacza. Tutaj też są takie obrazki. To pozwoli nam zapamiętać to wszystko łatwiej. Wieloryb, whale, ktoś, co ma około 5% jakiejś kryptowaluty. Okej. HODL to zaczęło się od hold, czyli trzymać, ale to jest hold on for dear life, czyli trzymaj, no powiedzmy, całym swym życiem, coś takiego, czyli to się tyczy do spadków, to jest tylko taki slang na to. Bag holder, też już mówiłem. Po polsku trzymanie toreb, tak, czyli kupiliśmy miesiąc temu, kiedy ceny były wyższe, teraz ceny spadły, to my zostaliśmy z torbami, jesteśmy bag holder. Okej. Okay. Wrecked. No to po prostu znaczy, że byliśmy zniszczeni, tak. Nasza wartość naszej kryptowaluty spadła nisko, jesteśmy wrecked. Okej. Okay. FUD też dużo mówię, będę używać to słowo coraz częściej. Mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo dużo używane i też to spraszcza właśnie tłumaczenie, co się dzieje z różnymi wiadomościami o różnych projektach na tym rynku. Czyli fear, uncertainty and doubt, strach, niepewność i wątpliwość. Okej. Okay. Dużo jest artykułów właśnie, co tylko tworzą FUD i potem inwestorzy panikują, czyli ci, co mają mniej doświadczenia. Bear whale, no to jest mieszanka między wielorybem a niedźwiedziem. Możemy się trochę domyślić, co to jest. On po prostu ma, mówi się o to w takim sensie, gdy ktoś, no po prostu ma jakiś wpływ negatywny na kryptowalutę. On jest bear whale, bo po prostu skupił czy sprzedał dużą ilość tej kryptowaluty, które trzyma. Okay, to the moon, chyba już też można się domyślić, do księżyca, no bo po prostu trend jest do góry, do góry, do góry. Okay. Vaporware, to się często słyszy o ICO, czyli że naprawdę, że tam nic nie ma, to jest taka para. Powiedzmy w tym projekcie, że jest hype, ale po prostu nie mają na przykład dobrej plan akcji czy roadmap. No i na przykład drużyna czy ekipa jest słaba albo brakiem doświadczenia, ale inwestorzy wchodzą w to. To nieraz się mówi, że to jest vaporware, że sama para, nic nie ma w tym. Nie ma żadnej wartości. Okay. Shill na końcu to jest ktoś, który po prostu popiera kryptowalutę, bo on sam ją trzyma, okay? I zawsze o tych projektach mówi. No i po prostu tylko w własnym interesie, okay? Chciałem to się podzielić, bo mi się wydaje, że z tego co ja nawet rozumiem, że bardzo dużo w polskim języku nie ma takich słówek i nawet konceptów technicznych. To mi się wydaje, że coraz częściej będę po prostu po angielsku mówił, bo to ułatwia tłumaczenie tego tematu. Ok.
Idziemy dalej. Tutaj jest wiadomość o QuantStamp. QuantStamp to jest właśnie ta kryptowaluta, która robi auditing. Możemy raz, dwa zerknąć. Ok, tutaj jest. No i po prostu artykuł jest o tym, że ci, którzy trzymali QuantStamp, mieli pretensje do fundacji, bo oni niby pozwalają, żeby właśnie kupcy używali dolary albo Ethereum, żeby kupić ich service, tak? A oni tu tłumaczą, że tak naprawdę są dwa produkty. Jeden jest właśnie ich protokół, a drugi to jest ich produkt na stronie internetowej. Okay? Oczywiście chodziło im o to, czemu oni nie sprzedają właśnie ich service w QuantStamp, bo po prostu oni kupili tę kryptowalutę, ale jak teraz nagle możemy używać inne środki, żeby ją zakupić, to ta wartość tej kryptowaluty nie jest taka sama. Mi się wydaje, że to jest trochę no, rozumiem też tych inwestorów, ale z drugiej z punktu widzenia, no po prostu jest bardziej rozszerzone dolary i Ethereum. Mi się wydaje, że to po prostu jest łatwiej im sprzedawać właśnie tą usługę, tak? I to ja nie widzę taką dużą przeszkody, ale co mogę jeszcze powiedzieć o QuantStamp? QuantStamp mi się wydaje, że jest bardzo ciekawy projekt. Tak jak już trochę mówiłem na szybko, to że po prostu on pozwala robić auditing właśnie na tych smart contracts. Mi się wydaje, mało jest właśnie takich konkurentów, które umożliwiają takie coś i to jest właśnie naprawdę, no to jest potrzebne w takim rynku, który właśnie brakuje mu auditingu. Ok, tu chciałem powiedzieć o tym. Następny artykuł. IaaS to jest, no to nie jest pozytywne o IaaS, ale to też wytłumaczyło takie małe spadki ostatnio, tylko to było gdzieś 3% przez to spadło. Co się wydarzyło jest, że po prostu od kiedy ten mainnet wreszcie wszedł, były zawieszania. Na przykład 2 dni po no, tego launch dalej jest zawieszenie. Ale tak jak mówię, ja wierzę w ten projekt. Po prostu mi się wydaje, że ma bardzo dobrą ekipę twórców. No i jak widzimy nawet, to jest po prostu takie, tak jak to działa. Nowa technologia, nowy projekt. Raczej nie ma tak, że coś wyjdzie i bez problemu będzie. Tak, zawsze są jakieś przeszkody. Ok, tylko tłumaczę, co się stało ostatnio z IaaS. Idziemy dalej. Ok, CBOE prezydent mówi, że ta decyzja, która też do końca nie jest formalna, że ogłosili, że Bitcoin i Ethereum i kryptowaluty w takie podobne są, nie są securities, czyli w sensie akcji, to że po prostu to otwiera możliwość na Ethereum futures kontrakty. Ok, też rozważę to teraz głębiej, co ja o tym myślę. Ok, jak ja to wygląda, jak zawsze, tylko moje opinie tutaj się dzielę, czytając, słuchając, badając. Ok, no po prostu sytuacja jest taka, że gdy były wypowiedziane te kontrakty na samym początku na Bitcoin, to było w grudniu, to Bitcoin po prostu przez to cena Bitcoina zareagowała pozytywnie i ceny poszły do góry, tak? Tak to było. Na przykład tu pisze, że to było od 15 tysięcy do 16 800. To było niby przez to, że właśnie były te ogłoszenie, że Bitcoin dostanie futures. Oczywiście
Też jest taka teoria, jest dość już dużo omawiana na tym rynku, że przez Bitcoin Futures ceny spadają. Też zaraz pokażę następny artykuł, że na przykład Tom Lee z Fondstrat mówi, że właśnie ten krach, co się tyczy do Bitcoina, jest właśnie przez te futures contracts. Okay? I on przewiduje to, że co najmniej 10 dni. Okej, nawet obliczył, że około 18% spada Bitcoin przed te ostatnie 10 dni, zanim te kontrakty wygasną. Okej? Przed wygasnięciem tych kontraktów. Tak to on obliczył. Okej? Oczywiście niektórzy się nie zgadzają z tym. To mi się wydaje, że w tej chwili ma to wpływ, bo rynek jest mały i niedojrzały. Ale idziemy z powrotem do tematu Ethereum Futures. No to inaczej mówiąc, to jest pozytywne. Mi się wydaje w krótkim terminie dla ceny Ethereum, bo po prostu znowu będzie takie odskok małe, podobne to, co się stało z Bitcoinem, ale no, potem może być podobno, że po prostu to będzie manipulowane i po prostu Ethereum już nie przebije takich szczytów. Oczywiście to jest tylko jedna wizja, tak? A co ja chciałam powiedzieć i co mi się wydaje jest trochę ważniejsze? Jest to właśnie to, co się stało historycznie z Bitcoin, gdy właśnie te kontrakty wszedły. Okay? Gdy te kontrakty wszedły, no jak widzieliśmy, mieliśmy te spadki na Bitcoin. Każdy widział ten wykres mnóstwo razy, ale pokażmy tylko, żeby mieć coś wizualnego przed nami, gdy będziemy omawiać ten temat. Okay? Tutaj te spadki. I cały czas lecimy w dół, jak na razie. No, można powiedzieć od początku tego roku. Okej. Okay. To właśnie teraz jest taka sytuacja, że są dwa punkty widzenia, co się stanie, gdy Ethereum dostanie contract. Okej. Okay. I to jest, że po prostu te ceny będą podobno lecieć, tak jak przed chwilą pokazałem, na wykresie Bitcoina. No. I w tym sensie ludzie po prostu będą obstawiać shorts, czyli będą obstawiać, że będzie lecieć w dół. Ale to, że jest ta wiedza, właśnie teraz jest ten konkurentna wizja, mi się wydaje, że warto to powiedzieć, jest to, że teraz każdy jest świadomy, że to jest, co się może zdarzyć, bo to, co jest się stało z Bitcoinem, to teraz po prostu. Może powinniśmy zrobić to na odwrót, czyli będziemy wchodzić na podejście, że Ethereum będzie szło w górę i nie będzie spadać na odwrót. Okay? To jest właśnie takie ciekawe coś, co wybadałem z tego. Inaczej mówiąc, bierzemy pozycję na odwrót co do Ethereum. Okay? I to jest. Zostawię nad tym. Oczywiście zawsze możecie zostawiać komentarze i co wy myślicie, jaki to będzie wpływ miało na Ethereum, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe. Okej, okay. To jest ciekawe tutaj też artykuł, że właśnie w ostatnim odcinku mówiłem o te privacy coins, Monero, Dash, Zcash i tak dalej, i że właśnie Japonia jest najbardziej zaawansowana w tej chwili z regulacjami i nawet tutaj jest teraz artykuł, który wskoczył, który mówi, że wielkie gospodarki może wprowadzą zjednoczone regulacje co do kryptowalut i to jest właśnie dlatego, że będą brać przykład od Japonii i też tutaj tłumaczy trochę ciekawie, czemu właśnie Japonia zabroniła te privacy coins, tak jak Zcash, Dash, Monero, bo są po prostu u nich używane, czyli
byli używane przez Yakuza. Okay, to jest ich zorganizowany crime syndicate. Okay. No i to po prostu oni mieli ten problem z tym Yakuza od roku 1600, tak pisze, tak w historii idzie do tyłu. Oczywiście to, że oni są najbardziej zaawansowani technologicznie, to ci kryminaliści nawet wskoczyli na pomysł używania kryptowalut tak bardziej niż te inne kryminaliści w innych krajach. Okay. I to jest po prostu tak jest, tak to wygląda. Okay. Że może tak być, tak jak mówiłem o tym Black Swan, czarnym łabędziu, Japonia może dać przykład, ale mi się wydaje, że to dalej ma taki bardzo duży sens, bo potem jak ona się rozwijać, te regulacje, to każdy będzie po prostu też patrzył do tych już bardziej przebadanych, przetestowanych sposobów do po prostu, no, do lepszych sposobów obrania, do lepszych sposobów regulacji, do lepszych sposobów regulowania się tego rynku i Japonia już jest tam. Okay. Następna wiadomość też jest bardzo ciekawa i to idzie dalej w toku. Tak jak powiedziałem, że SEC nieformalnie powiedzieli, że Bitcoin i Ethereum i takie kryptowaluty nie są securities. Tutaj jest jeden analityk, który po prostu wziął to krok dalej, przewidując, co się może zdać właśnie z tymi pozostałymi kryptowalutami. I on mówi, że następujące kryptowaluty już zaraz wymieniam. I to są. Ok, i to są, że Ripple, Stellar, IOTA, Tron i Cardano. Raczej one będą klasyfikowane jako securities. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście on wyciągnął ten wniosek tylko, no, można powiedzieć, z dwóch zdań, które byli powiedzieli nieformalne przez SEC. I to jest tutaj. Jak sieć, czy token, czy moneta funkcjonuje i jest, no powiedzmy, wystarczająco zdecentralizowana, czyli kupcy nie muszą polegać na jedną osobę czy grupę, to wtedy w tym sensie to nie jest security. Okay? I on potem przebadał po prostu, jak funkcjonują te główne 10 kryptowalut. No i powiedział, że te inne są po prostu zcentralizowane. Okay? Zcentralizowane. Okay, na przykład tam przykład Ripple, że Ripple 60% wszystkich tokenów są, no, należą do XRP, czyli to jest wysoka skala centralizacji. Okay? Podobno mówią też o Stellar, że aż 90% wszystkich tokenów są właściciele, właśnie ta fundacja, Stellar Foundation. Okay? No, zostawię na tym, to mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe. Oczywiście on tylko działa z tych dwóch zdań, które byli powiedziane nieformalnie przez SEC, ale to może nam dać. Czy to może być trudno dla tych innych kryptowalut? Ja wiem, że na przykład Ripple już tam zatrudnili ekspertów i się przygotowują właśnie na sąd, żeby bronić się przed tym, że są security. Tak, to oni działają ostro. Oczywiście oni są trzeci na tym całym rynku, to mają bardzo dużo do stracenia. Ok, Tim Draper, następny taki. No, miliarder jest
bardzo bullish na Bitcoin i on mówi, że po prostu Bitcoin będzie 250 tysięcy w roku 2022 i on uważa, że po prostu gdybyśmy się mieli cofnąć, gdyby ta technologia nie przetrwała, gdybyśmy teraz na przykład handlowali złotem, a potem byśmy mieli handlować muszle, czyli idziemy w krok w tył. Oczywiście on jest bardzo, bardzo bullish na Bitcoin i tą technologię. Ok, tutaj następna taka ciekawa wiadomość. Bitcoin, jak pamiętamy, od jakiegoś czasu temu był ten hack 8 lutego, gdzie aż 195 milionów nano było okradzione przez ten hack. No i po prostu, że teraz wkroczył sąd i konfiskuje wszystkie aktywy, co były jeszcze posiadane przez Bitcoin. Okay? To po prostu mi się wydaje, rząd już wkracza w to, bo po prostu inwestorzy za dużo stracili. Okay? Ok, tylko chciałem pokazać na koniec parę rzeczy. Knowles, tutaj zostawię link, bo ten mainnet ma wyższe data, jeszcze w tej chwili nie jest ogłoszona dokładnie, kiedy to ma nastąpić, ale po prostu jest taka sytuacja, że te ERC20 tokeny będą zamienione w nowe Knowles tokeny. Tak samo migration jest, migracja, token swap. To jest, co było z EOS, z Tron, z Knowles też nadejdzie, tylko że po prostu oni mają to trochę, ułatwiają to i że gdy zostawimy na giełdzie, na przykład Binance, to się będzie zrobione automatycznie. Okay? Trochę jest bardziej skomplikowane z Fusion, to mówiłem, jedna z taka polecana, moja opinia jak zawsze. Kryptowaluta na czerwiec. Tutaj jest artykuł, po prostu zostawię link. Można też przetłumaczyć, dalej sobie przeczytać, przebadać. To, że oni też tak samo będą robić ten... Ich mainnet wychodzi pod koniec miesiąca 30 i po prostu ERC20 tokens będą wchodzić w te native tokens, czyli Fusion tokeny. I tutaj piszą, jak to można osiągnąć. Okay? Trzeba będzie wysłać do ich Fusion Wallet, ale ja jeszcze nie znalazłem, gdzie ten Fusion Wallet jest, czyli ma wyjść na ich stronie głównej internetowej. Nie widzę takich forach. Ja nie wierzę i nie polecam nikomu po prostu wchodzić w żadne linki w żadnych forach, bo to jest, może być scam. To trzeba być bardzo ostrożny. I to jest właśnie takie zagrożenie. Niestety wiem, że to jest bolesne i też się nie podoba te właśnie te migrations, bo to jest taki hazard, to jest ryzyko właśnie przesyłanie i przetwarzanie tych kryptowalut, ale no tak to jest w tej chwili. To jest jeszcze bardzo młody rynek i się dopiero rozwija. Na sam koniec możemy zerknąć na Bitcoin. Tak jak widzimy, cały czas idziemy w bok. Ok, i to tak wygląda. Tutaj mamy wsparcie na 6000. Jak się odbijemy, powiedzmy w tej chwili, jak utrzymamy to 6500, to pójdziemy do 6. Bardzo możliwe, że dojdziemy do 6800. Gdy nie utrzymamy, to możemy iść do 6000. Jak się nie utrzymamy między 6000 a 5800, to potem idziemy dalej w dół. Ok, i to może być pomiędzy 5400 a 5000. To będzie następne takie testy, czy po prostu ten opór się, no, znajdziemy jakieś wsparcie na nim. I tak to wygląda w tej chwili. Nie ma za dużo, co można powiedzieć tutaj z tego punktu widzenia. Po prostu idziemy w bok. Rynek nie jest najciekawszy w tej chwili. Fundamenty wyglądają bardzo dobrze na długi termin, tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, ale w tej chwili po prostu
jest stabilność i idziemy w bok. Jak zawsze, gdy Wam się podobał ten filmik, to łapkę do góry, subskrybujcie i życzę wszystkim super dnia. Na razie.